To od nich wszystko się zaczęło i choć wyginęły miliony lat temu, to wciąż są obecne w parkach rozrywki, bajkach i potocznym języku. Fascynują kolejne pokolenia do tego stopnia, że w kalendarzu świąt nietypowych poświęcono im specjalne wydarzenie – Dzień Dinozaura. Co o nich wiemy, jak bardzo nie tracą one na swojej popularności, sprawdzała Magda Sincewicz. Jajko czy kura? Odwieczne pytanie, na które próbujemy znaleźć odpowiedź. Jest ona jednak inna. Dinozaur. Choć jak się okazuje, mają ze sobą wiele wspólnego. Jak wyjaśnia genetyk John Asara, kury są dzisiaj najbliższymi krewnymi gatunku Tyrannosaurus rex. Naukowcy zauważają, że ślady kolagenu wykryte w oczyszczonej kości tego dinozaura najbardziej odpowiadają tym z kurczaków. Pozostawiły po sobie kości, ale też kości, które stanowią bardzo cenne źródło informacji, jak przebiegała ewolucja, jakie różne formy życia istniały na naszej planecie, jak dostosowały się do zmieniającego się środowiska. W niektórych środowiskach wciąż mówi się o nich z wielkim zachwytem, jak na przykład tu, w przedszkolu. I trzeba przyznać, że wiedza najmłodszych jest godna pochwały. Myślisz, że one jeszcze istnieją? Nie. Ja wiem, że tylko zostały pod ziemią kości. Tylko istnieją w naszych wyobraźniach. Bo choć nazwa dinozaur pochodzi od greckich słów deinos oraz sauros i oznacza potężną jaszczurkę, to w naszym języku ma różnorakie znaczenie. Żartobliwie nazywamy tak osoby, które już dość długo wykonują zawód, zwłaszcza artystyczny. Przecież nazywamy tak gwiazdy estrady, to są dinozaury, prawda, sceny rockowej. Natomiast pogardliwie mówimy tak o osobach, o też instytucjach, państwach, które tkwią w skostniałych strukturach. Jak się okazuje, wszystko zależy od dystansu, dosłownie i w przenośni. My już mamy ten zaszczyt, że jesteśmy dinozaurami polskiej sceny. Debiutowaliśmy z Mirkiem w 1983 roku na festiwalu w Opolu, więc ponad 40 lat, więc to jest, myślę, w dobrym tego słowa nawet taki zaszczyt. Można powiedzieć, że tak jak stare wino, jesteśmy im starsi, tym lepiej to brzmi, więc pod tym względem same pozytywy. Pozytywy, ale i negatywy, bo przecież co człowiek to inne podejście. Różnie seniorki czy seniorzy to postrzegają, to słowo dinozaur. No. Może i obraźliwy, może nie. No. Co pewne, do dzisiejszego święta warto podejść z przymrużeniem oka.